w zeszłym tygodniu gdzieś znalazłem pana zdanie, które mnie bardzo zaintrygowało, bo może nie zacytuję dokładnie, ale sens był mniej więcej taki, że patrząc na postępowanie obecnej władzy, ma pan wrażenie, że ona dokonuje jakiejś zemsty na narodzie. Mógłby pan to jakoś rozwinąć? Mógłbym to rozwinąć, tylko mam trochę za mało danych, bo zastanawiam się, jakie mogą być przyczyny takiego nielubienia swojego narodu, żeby mu bez przerwy udowadniać, że jest gorszy, prowincjonalny i chwalić tych, którzy przyklaskują temu. My jesteśmy naprawdę z dnia na dzień spychani na jakieś marginesy. Ludzie się wstydzą tego, że mają polskie obywatelstwo. Ja mówię o ludziach rozumnych i takich, którzy kawałek świata widzieli. Bo jeśli celem nadrzędnym jest stworzenie takiej zamkniętej puszki, w której będziemy, jak się chwalą rządzący, tworzyć nowe elity, a stare elity trzeba może nie dosłownie wyciąć, ale albo wypchnąć z kraju, albo zepchnąć gdzieś do, nie wiem, do jakiejś pakamery, no to to jest zemsta. Tylko pytanie moje, na które nikt mi nie może odpowiedzieć, za co? Za to, że kiedyś ci sami robotnicy i ludzie z ulicy właśnie przegonili okupanta rosyjskiego? Nie mam pojęcia.